słuchajcie, dzisiaj mam taką bluzę. Nie wiecie, co to jest za bluza? I nie będziecie wiedzieć, bo tak naprawdę to jest z dwóch bluz, które kupiliśmy i zszyliśmy je razem, więc w sumie zajebiście to wygląda dzisiaj. Z Agatą będziemy nosić tą właśnie bluzę wspólnie razem. Pytanie teraz, lewa ręka czy prawa ręka jest lepsza? Moja jest gorsza... lewa. Zrobimy tak, że będziemy mieli gorsze ręce nasze, bo akurat Agata jest leworęczna. Dobra, ubieramy się szybko, mamy masę rzeczy do zrobienia dzisiaj. Jak chcecie więcej w ogóle takich filmów, koniecznie zostawcie 50 tysięcy łapek w górę. Możecie to zrobić teraz, macie na to chwilę. Było to też u Lexi, ale wymyśliła to Agata, więc możecie Agaty podziękować w komentarzach teraz. Możecie napisać dziękuję Agata, bo Agata jest naprawdę pomysłodawcą członków teamu praktycznie. No nie wszystkich, ale 80% filmów to Agata wymyśliła na kanałach. Może dlatego właśnie wszystkie kanały nam umierają, ale czas ubrać bluzę. Dobra, nie, bo tu będę praworęczny, to nie chcę właśnie tak, ja mam być leworęczny, trzeba. To mi się bardziej podoba. Możemy się przytulać pod tą bluzą. Jej! Idziemy na event do Barta za niedługo. Idziemy na event do Barta za niedługo. Ale ja muszę... Stuart, nie! Szybko! No musisz robić to co ja. Ale... Szybko! Musisz... Inaczej nie przeżyjesz. Musisz... Nie, przestań! Musisz mnie pomalować, bo ja nie chcę się z makijażu. Lewą ręką powodzenia to będziesz wyglądała jak... No dobra, zobaczymy jak będzie wyglądać. Nie, chodź. Co zrobiłaś? Nie wpuszczę cię, koniec odcinka. Teraz będzie 24 godziny na korytarzu w odcinek. Hasło? Puść mnie! Moi drodzy, tak wygląda jak poświęcacie jeden pokój dla dziewczyny. Wygląda potem to tak. Czy jeszcze potrzebuję takie łóżka do makijażu? Jezu, czemu to? Po co ci to? Przystań. Nie, żeby mi głosy nie dostaniały. A, myślałem, że tak. O Boże. No i co? No musisz jakoś... A, przejechałaś mi palec kołem! Przepraszam. Czekaj, ustawiam. Nie, dobrze było, już ustawiałem. Czekaj, o, teraz jest dobrze. Dobra, ty. No. I musisz mi to zrobić tak jak wiesz, jako tak, tak ruszę. Tak? Aha, o. O, nie jest to aż tak źle. Wiem, że nie. Teraz masz drugą rękę, którą możesz używać. Ty się pomaluj, ja będę oglądać sobie coś. Dawaj, bo czasu nie ma, Agato. Stuart, nie tu! Co? Tu ty na drugim policzku. Ja już to zrobię, bo to mogę... O Jezu, jak poleci wszędzie. Dobra, na nosie też zawsze ma. Ale nie, lecimy, to... dawaj, lecimy, bo czasu nie ma. Lecimy na wydarzenie, gdzie właśnie będzie kilka ludzi z teamu też. Niektórzy już pojechali do domu na święta. Ej, wpadłem na fajny pomysł. Nie, Stuart, nie rób tego, bo cię raz pociągnij się, podusimy, no. No i proszę cię. Stuart, proszę cię. Dobra, chodźmy. Cześć, jakbyśmy ten, jakbyśmy... To by nas udusiło. Byśmy umarli. Dawaj się w kotecz, czy... Stuart, nie, nie! No jest, to jechaliśmy, udało się. Dobra, słuchajcie, jak będzie 100 tysięcy łapek w górę, to robimy 24 godziny w mini. Robimy dziecko, robimy dziecko. Nie, to miałem na myśli, dobra, tego słuchajcie. Ale moje dziecko będzie takie słodkie, małe rzeczy. Dobra, to będziesz sobie mieć takie dziecko z kimś. Przyjechaliśmy tutaj do Barta, bo dzisiaj ma event związany z... naszym butem, który zrobiliśmy w kolaboracji z Paczerem. Jeszcze nie widziałem tych butów. Dobra, czekamy na resztę teamu, które standardowo zaspali i nie przyjechali, więc jak przyjadą, to się zobaczymy. Chyba tyle razy w ciągu dnia nie przytulałem się do tej pory z Agatą, powiem wam szczerze. Dobra, robimy fotę z najlepszym fotografem. Teraz musicie postarać. Bo to zdjęcie prawdopodobnie będzie na Insta. W tym samym dniu, gdzie będzie film, więc jak zobaczycie to, wbijajcie na Insta i zobaczcie sobie fotkę. Dobra, przyszliśmy jeść. Jakoś tak wyszło, że udało nam się. Musisz mnie nakarmić. Leci samolot. Normalnie, Agata, bo tu cały dzień będziemy. Ty popijasz, szybko. Nie, ty musisz popić. Nie, ty, ja ciebie karmię teraz. Aha. Nie rozlej. Nie rozleję. Teraz musisz jeść tego. Oh, wow. Oh, wow, gryzłaś mi palec. Lexi jedzie, Xavier jest. Michał jedzie. I Michał jedzie, więc widzimy się zaraz. Idziemy. Widzimy się u Barta. Parkour, tak. Dobra, więc ja się was pytam na Instagramie, co chcielibyście... O właśnie, i wszystkie, które zrobiliśmy do tej pory, no to pisaliśmy na Instagramie z wami, żebyście wy decydowali, co się dzieje na odcinku. I zrobiliśmy już to i te wszystkie inne, które się pojawiły na ekranie. Fun fact, jak ostatnio byliśmy w Londynie, to tam nie ma w ogóle hojnik, to są elektryczne rowery. Wow, ale fun fact, zajebisty. O nie.
O nie, to tak to będzie wyglądać. Nie, my mamy po jednej ręce, musimy... O nie! No, ja właśnie się skapnąłem, jak to będzie wyglądać. Ja też myślałam, że jest tylko łatwo, to będzie negatywne. Nie, musimy zjechać dobra, na ulicę też. Szybko. Dawaj, wejdź, wejdź. Musimy po jednej nodze. Nie, ja już będę siedzieć, a ty się po prostu rozpędzi, ja po prostu trzymam. Dobra, dobra, ty musisz trzymać, żebyśmy jechali w ogóle. No. Jedź! Gazuj! Jedziecie? Jedziemy, ja ciśnię. Coś wolno, halo. Trzymaj przycisk, dawaj, na trasę rowerową, na trasę rowerową. Tu szybko. Tutaj. No, naciskaj. Stop, kontrola. Udało się, dojechaliśmy na miejsce. Dobra, następną rzecz, którą mieliśmy zrobić, to było przytulić Lexi, przytulić tak? Lexi. Przytulić Lexi. Lexi jest tam, więc idziemy tam. Dawaj. Pijam, sorry. Przepraszam, hello. Sorki. No, ja tu już. Jezus, sorki. Excuse me, co ty tu robisz? Agata, to mieliśmy zadanie, musieliśmy cię przytulić, teraz uciekamy. Nie? Tak, tak nam napisali ludzie. Bye bye. Dobra, lecimy dalej, bo musimy razem teraz opublikować film na YouTube'a. Będzie to ciężkie, mamy na to pół godziny, więc lecimy. Dobra, przyjechaliśmy do najlepszego montażysty. Jesteś? Chodź się pokaż! O, ty zwariowałeś. Pokaż, Sebastian. Ludzie do mnie piszą, co ja robię na twoich filmach. I teraz wiecie, co robi. Bo działamy razem i montuje filmy. Jak wiedzieliście, pewnie montaż jest kurde przekozak teraz, więc to dzięki temu panu właśnie. Ale słuchajcie, opublikowaliśmy film, udało nam się. I teraz najprzykrejsza rzecz, którą się właśnie dowiedziałem. Półtorej godziny idziemy na rzęsy z Agatą i będę musiał siedzieć jak debil, czekać aż zrobi rzęsy swoje. Będziesz leżeć, bo to się leży, musisz obok mnie, bo będziesz w bluzie. Leżeć mam tak! Mam w sumie to siebie śpię. Pójdę spać albo zasypiam. Ja zasypiam podczas. A potem rzęsy dla Agaty, a potem lecimy dalej z rzeczami, które wy sugerowaliście. I następna rzecz będzie tak zajebista, nie mogę się doczekać tam dojechać, bo będzie tak fajnie robić te rzeczy razem, więc zobaczycie. A potem jeszcze kolejna niespodzianka. Jesteśmy laboratorium urody, przyjechaliśmy. Wygrywam. O, patrzcie, zobaczycie mi to. Dzień dobry. Dobra, idziemy. Pokaż, gdzie idziesz tutaj. No to kurde, kimnę się półtorej godziny. Półtorej godziny kimnęcia. Kimnięcia. O kurde, ale wypał, spacz. Tu będziemy leżeli zaraz. Jak ty to chcesz zrobić? Ty musisz być na tym, a ja muszę być na tamtym. Albo ty tu, a ja tam. Inaczej nie damy rady. O, w końcu. Oła. Super. Nie mogę tak trzymać ręki w powietrzu cały czas. Dobra, idziemy zrobić to coś. Jezu, serio, to jest tak ciężkie, ho. Już puszczam kamerę. Agata, pomocy, pomocy! Dobra, kładziemy się. Jakoś średnio to widzę. Mam ściągnąć buty? Czekaj, wiem jak to musimy zrobić, posuń się. Dobra, musimy challenge pierwszy, wejść na to łóżko razem. Dobra, dawaj. Dobra, kładź się. Widzimy się za chwilę. Jezu, to już prawie koniec. Zasnąłem na chwilę, ale powiem wam, że Agata sugerowała, żebym też zrobił rzęsy. Ale jakbyśmy robili, to byśmy byli tu do 20 i by był cały koniec filmiku, więc Agata, nie robię dzisiaj rzęs. Ale pomysł na inny film, może jak będę Agatą przez 24 godziny, jakbyście chcieli taki film, to też dajcie znać. No i leżę, i czekamy. Idziemy spać dalej. Dawaj, weź się, przyklejaj tutaj, żeby wychodziło z mocno. Takie. Dobra, idę spać. Dobra, już koniec, jesteśmy po, pokaż. Wow, zrobione. Jest 20, ale nie martwcie się jeszcze. Jest 20 czy 19? 19. Więc mamy jeszcze dużo rzeczy przed nami, bo przygotowałem kolejną rzecz, więc jedziemy do naszego kolegi Marcina. Gdzie będziemy mieli masę różnych zadań zajebistych do zrobienia w tej buzie, więc widzimy się już tam, bo ta kamera jest tak ciężka. Jesteśmy! Jesteśmy na miejscu! Przyszliśmy do parku trampolin! To najwięcej z was pisało! Wszyscy pisaliście, patrzcie ile tego było napisanego. Jeszcze bardzo dużo osób pisało o lodowisku, ale ja dzisiaj jestem trochę przeziębiona. I na lodowisku... Zresztą ostatnio byłem z Lexi na lodowisku. Pierwsze wyzwanie już widzę tam przed nami. Dawaj. Więc... Dobra, wchodzimy na to. Dawaj, szybko. Szybko chodź! Jakaś
dawaj ty. Chodź. Idziemy w tamtą stronę. Dawaj. Kościu. Czyli zrobiliśmy nic, tutaj nie udało się nic, jesteśmy beznadziejni. Idziemy do następnego wyzwania. Czekajcie na... Drugie wyzwanie. Nie. Tak. Zjeżdżamy na tym z góry. Mamy tutaj 5 wyzwań, wtedy dopiero... A to jest niebezpieczne. Wtedy dopiero jedziemy dalej. Dobra, ty musisz trzymać... Łuk. Nie, nie, tak nie dam rady. Mamy tylko po jednej ręce. Dobra, musimy się spuścić tak najniżej. Mówiłam, a nie umiałam. Już mam dosyć. Masakra. Następny challenge. Port przeszkód pierwszy. Parkurowy. Szybki parkur. Opa! O! Pierw musimy zacząć stąd. Wejdź na linię. I idziemy w tamtą stronę. Dawaj. To jest trudne z tobą, idź. Dawaj. Ała! Skacz. O nie, to jest niemożliwe. Masakra! Masakra! Następne zadanie to jest zjazd. Nie, Stuart, z tego najwyższego. Proszę pani, on chce wjeżdżać w dwie osoby. Niech pani upomnie, że nie ma. Ale się skarży. Jedna osoba będzie za drugą na kocyku. Dobra, zrobimy na kocyku. Myślałam, że dziewczyny no, się trzymają. Myślała, że się poskarży tutaj, ale nic z tego. Dobra, to zjeżdżamy z tej najwyższej teraz w jeździelni. Nie, nie z tamtej. Idziemy, tak, z tamtej. Stuart, nie, z tamtej. Z tamtej, na luzie. Nie. Idziemy. Nie, zrobiliśmy to! Nie wiecie, jak długo to za kulisami zajęło mi, żeby przekonać Agatę, żeby zjechała na tym. Ale udało się, więc możecie jej zostawić brawa. Ostatnie zadanie to wyścig z Xavierem. Skakujemy razem i kto pierwszy wyjdzie? Ja, Agata, dobra. Musimy... No, już wyszedł. Ale głęboko, na 3, 2, 1, dobra? 3, 4, o! Dobra, szybko, dawaj! No dawaj, poszedzimy! Szybko! O nie! O Jezu, jak się ciężko! Skarpetki się gubi w tym! Ja chcę wiedzieć, ile jest tutaj skarpetek na dole. Możecie obstawiać w komentarzach, ja bym obstawił. Że pewnie... Zero, bo sprzątają. Co myślisz, że codziennie te pianki wyciągają? Nie, co? Myślę, że 600 skarpetek tam przynajmniej jest. Musimy jechać, bo już zamykają. Więc idziemy, teraz już jest w sumie 22, więc idziemy zaraz coś zjeść do miejsca, które jeszcze będzie otwarta. I nie, to nie jest Mac, to nie jest odcinek dla Lexi. Idziemy do jakiejś restauracji, bo chcieliście, żebyśmy poszli na... Na randkę. Na randkę, więc idziemy na randkę do restauracji. I to prawie koniec naszego dnia, ale bardzo fajnie było do tej pory. Mega mi się ten dzień podobał, bardzo mi się ten dzień podobał, więc mam nadzieję, że wam też ten filmik do tej pory. Idziemy dalej. Jest 23 i już przyjechaliśmy zjeść. Przyjechaliśmy zjeść do jeden z takich fajniejszych restauracji, która jest otwarta 24 na dobę w Warszawie i to jest właśnie Warszawa Wschodnia. Od Mateusza Gesslera, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, więc będziemy szli do środka i będziemy zamawiali sobie coś do jedzonka. Tyle. I będziemy zamawiać coś totalnie losowo. Nie. Jesteśmy już w środku i wybieramy losowo. Dobra, więc losuję jedną rzecz dla Agaty. Krewetki. Ty lubisz krewetki. Yeah. Dobra, to teraz dla mnie wylosuj coś. Czemu ja zamknąłem oczy? Nie wiem. Co to jest? Wołowy stek. Wołowy stek? Chciałem bardzo tą pieczoną doradę. Na szczęście są rzeczy, które na przykład mogłaś wylosować, które bym w ogóle nie mógł zjeść, na przykład z kurczakiem czy coś. Ale wołowy stek jest to też okej. Okay. Jest też okej. Okay. Chciałem tą doradę. Ostatnio mega lubię ryby. Nie wiem czemu, ale po prostu, bo dużo mięs nie mogę, ale rybę zawsze mogę i dobrze się czuję po rybie. Żegnamy się z wami i dzięki za oglądanie ten odcinek, jak się wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Już chyba mogę. Dobra, kończymy odcinek. Trzymajcie się, wbijajcie do Mateusza Gesslera, do restauracji, bo fajne rzeczy. Wbijajcie do Agaty na Instagrama, do mnie na Instagrama, bo tam właśnie wygłosowaliście, co mamy robić. Trzymajcie się, mordeczki, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco i buziaki od nas. Dzięki, że jesteście.